Pozwolę sobie rozpocząć dzisiejszy odbiór końcowy budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Konieczno. Witam bardzo serdecznie na tym odbiorze końcowym pana marszałka Adama Jarubasa, pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tam się schował, ale go widać, zastępcę pana burmistrza Grzegorza Dziubka, zastępcę burmistrza pana Sławomira Owczarka. Witam starostę włoszczowskiego pana Jerzego Suligę, członków zarządu powiatu pana Pawła Strączyńskiego, pana Jarosława Ratusznika. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej pana Grzegorza Dudkiewicza i również radnego Rady Miejskiej, a zarazem sołtysa Zbigniewa Pasonia. Witam księży, jak również bardzo serdecznie witam prezesa firmy Budomon, która wykonywała tą inwestycję. Szanowni Państwo, ta inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej, jak powiedziałem wstępnie, o długości ponad 3 km 400 wraz z przepompownią. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi za zabieganie o te środki, czy pożyczkę w tym układzie 20% umorzeniową, bo bez tych środków pewnie spółka nie byłaby w stanie tej inwestycji zrealizować. U władz wojewódzkich na czele z panem marszałkiem oczywiście. I również chciałem podziękować firmie, która wykonywała, czyli Budomont. Szanowni Państwo, ja bym się cieszył, gdyby to był końcowy etap w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gminy Włoszczowa, ale nie powiem, że się cieszę i raduję, tak samo jak mieszkańcy, że ten mały krok został już w naszej gminie poczyniony. Bo tak naprawdę dzisiaj wodociąg, kanalizacja to już powinna być standardem, nie dobrodziejstwem. Mamy XXI wiek, niemniej jednak te zaległości w naszej gminie są duże. Są duże i o tym trzeba sobie powiedzieć wprost. Tak naprawdę Konieczno dopiero czwartą miejscowością, gdzie wchodzimy z kanalizacją. Na 25 miejscowości na obszarach wiejskich kanalizację posiada tylko dwie miejscowości w pełni. To jest Łachów i Wola Wiśniowa. Urzelów w części, Konieczno jeszcze nie w pełni skanalizowane. Potrzeb jest wiele w zakresie również gospodarki wodnej, bo 7 miejscowości jeszcze nie posiada wodociągu. To jest problem jeszcze większy. Natomiast myślę, że przy zaangażowaniu różnych instytucji i podmiotów, chociaż te środki dzisiaj są bardzo trudne do wzięcia. Myślę, że tutaj pan marszałek, jak i pan prezes, to potwierdzam, że dzisiaj nie jest czas na budowę kanalizacji, wodociągu, bo na to były inne lata, gdzie inni samorządowcy, moi koledzy, dzisiaj mogą myśleć o terenach inwestycyjnych, mogą, prawda, myśleć o instytucjach kultury, a o wodociągach, o kanalizacji dawno w swoich gminach zapomnieli. To taka moja delikatna dygresja, niemniej jednak raduje mnie to, prawda, że ta infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna powstała w tej miejscowości. Przed nami jest następne wyzwania w zakresie budowy wodociągów. Myślę, że będziemy dalej to realizować przy wsparciu do środków, tych, które są oczywiście dostępne, a nie są to środki na dzień dzisiejszy łatwe. Mamy taki zamiar, aby cel, taką strategię na najbliższe lata, aby głównie te miejscowości skupione wokół aglomeracji Włoszczowy, miasta Włoszczowy, były zwodociągowane, skanalizowane. Bo dzisiaj, patrząc nawet pod względem rozwoju naszej gminy, to musimy patrzeć pod kątem rozwoju również miejscowości, które znajdują się na terenach wiejskich. Mam tu na myśli budownictwo jednorodzinne, bo wiele rodzin poszukuje działek, choćby nawet na obszarach wiejskich czy miejscowościach skupionych w pobliżu Włoszczowy, ale podstawą taką barierą jest wyposażenie w tą infrastrukturę drogową, wodociągową, kanalizacyjną. Wtedy możemy mówić, prawda, o rozwoju naszej gminy. Myślę, że w tym duchu, w tej strategii, którą przyjęliśmy, będziemy dalej starać się zmierzać. Dziękuję za to, co dzisiaj, i powiem krótko i do pana prezesa, i do władz województwa, że prosimy o więcej, bo tych potrzeb naprawdę jest bardzo dużo, a z każdym rokiem jeszcze te środki będą coraz bardziej trudniejsze. Dziękuję firmie, bo miałem przyjemność codziennie przejeżdżać tą drogą, gdzie ta inwestycja była realizowana i naprawdę bardzo sprawnie, bezpiecznie to wszystko przebiegało, bo naprawdę to był sukces Państwa, bo dość, że zwarta zabudowa, droga w to stanie, jakim jest, a udało się, prawda, te prace ziemne prowadzić w sposób taki, można powiedzieć, bardzo, bardzo przyjazny dla uczestników ruchu. Dziękuję pracownikom za to wsparcie, prawda, bo również Wasz udział tu jest bardzo istotny i wszelaki nadzór. Ale myślę, że to jest taki również dobry krok ku temu, że wszystko powinno się robić po gospodarsku i to udało nam się zrealizować.
stan drogi w miejscowości Konieczne drogi powiatowej jest jaki jest. Każdy widzi, każdy przyjeżdża. Udało nam się zrealizować tą inwestycję podziemną, czyli kanalizację. A tutaj przy dobrej współpracy z panem starostą, panem marszałkiem, pozyskaliśmy środki również z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na odbudowę tej drogi i te środki już są przyznane, umowa jest podpisana, ale myślę, że tutaj pan starosta dalej powie i kompleksowo tak to powinno być realizowane. Najpierw infrastruktura podziemna, teraz drogowa, a nie odwrotnie i myślę, że również spotka się to z dobrą opinią lokalnej społeczności. Ja jeszcze raz dziękuję i proszę więcej. Ja tylko uzupełnię wypowiedź pana burmistrza. Rzeczywiście jesteśmy już po przetargu, jeżeli chodzi o modernizację tej drogi. Jest wyłoniona firma i bardzo możliwe, że jeszcze w tym roku zaczniemy kłaść nakładkę na tej drodze, na tym odcinku, gdzie kanalizacja była wcześniej położona, a w przyszłym roku ta droga będzie już zmodernizowana do szkoły, bo tak przewiduje nie tyle projekt, co środki, które mieliśmy. Zostanie ta część tutaj od szkoły do ośrodka zdrowia, gdzie jest już nowa nakładka. No może wspólnie też z panem burmistrzem jakoś złożymy się, bo już projekt nie obejmuje tego odcinka, żeby całość zamknąć. Także również cieszę się i przyłączam się do tej atmosfery takiej radości, że wspólnie udaje nam się pewne rzeczy realizować, które będą służyć naszym mieszkańcom, które będą naprawdę widoczne. To ja tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeśli można, proszę bardzo, panie dwa marszałku. Zdania. Szanowni Państwo, myślę, że gratulacje, wyrazy satysfakcji. Wszyscy tutaj mamy poczucie takie, że to jest ważny moment. Pan burmistrz zarysował horyzont jeszcze tych wyzwań w obszarze gospodarki wodno-ściekowej. To jest na pewno ważny krok, ale jeszcze wiele jest do zrobienia. Z pewnością to, patrząc jak gmina, jak powiat się rozwija, to, że mieszkamy na wsi, wcale nie musi oznaczać gorszych warunków do życia. Dzisiaj rzeczywiście posiadanie wodociągu czy kanalizacji jest absolutnie pewnym standardem do życia i wstępem do tych inwestycji wyższego rzędu, jeśli tak można określać, które też tutaj są potrzebne, ale chcę tego pogratulować, co już się udało zrobić. Z pewnością trzeba będzie tutaj wykazać się taką trochę wirtuozerią, żeby manewrować pomiędzy możliwościami i ograniczeniami w zakresie dostępu do funduszy, bo rzeczywiście w tej edycji są one trudniejsze. Trzeba kombinować, jak nie z dotacji bezpośredniej, czy z PROW-u, czy z RPO, to z pożyczki. I tutaj oferta Wojewódzkiego Funduszu jest bardzo ciekawa, bo ona wiąże się z częściową umarzalnością. Tutaj też dziękuję prezesom Wojewódzkiego Funduszu, że takie możliwości dla gmin stwarzają. No i znając gospodarzy tutaj miejscowych, wiem, że się będą starać z powodzeniem, żeby też na ile możliwości będzie w tej kadencji, żeby te projekty zrealizować. Tego wam serdecznie gratuluję i za to dziękuję. Proszę Państwa, ja myślę, że trzeba, ja wiem, że tu są pracownicy, ale jest sołtys i radni są i pewne rzeczy trzeba jednak wyjaśnić, drogi burmistrzu. Bo pieniędzy na wodociągi, tak się składa, że ja mam jakiś tam staż wójtowania w gminie 18, to się brało rękami. Były tyle możliwości różnych agencji i środków finansowych, że ja jestem zszokowany po objeździe, gdzie prowadzimy szkolenia z prezesem GOS-em dotyczące odnawialnych, ale finansowania, że nie jest tak fajnie, jakby się wydawało. Dlatego Grzegorz, ja Cię tak, z jednej strony Ci współczuję, a z drugiej strony Ci gratuluję, bo masz możliwość pokazania swojej energii, a ją masz dużo. Naprawdę. Proszę wierzyć, że ten facet wejdzie wszędzie i stara się wszystko zrobić. I to zaniedbanie olbrzymie, które jest. Bo dzisiaj, kiedy nie ma w ogóle środków finansowych na wodociągi, nie ma. Nie ma żadnej dotacji. Jest w PROW-ie 2 miliony złotych na gminę, które może robić każdy wszystko. A tych potrzeb, jak tu tutaj usłyszałem, a wiem, bo przecież z burmistrzem współpracujemy cały czas, on ma plany olbrzymie.
ale prorozwojowe i tylko, żeby dać możliwość, bo gmina jest fajnie położona, gmina jest fajną gminą, ładną. I to, co pan marszałek mówił, że jaka różnica mieszkać w Łoszczowie, a 10 km poza. Ano taka, że się mniej płaci za działkę i jest ciszej. Czyli same pozytywne strony. I to trzeba widzieć w tym punkcie. I byśmy uruchomili od września, to właściwie pod, przyznam się szczerze, że pod właśnie Włoszczowo. Projekt finansowania, żebyśmy mogli finansować wodę, bo wody właściwie wojewódzkie fundusze nie powinny finansować. No, mając tą wiedzę prawną, jaką posiadamy z panem Gosem, no wrzuciliśmy i finansujemy wodociąg. Zamiarem takim, bo są naprawdę gminy, które mają tam 90% zwodociągowanych. To jest coś niesamowitego i do tych należy Włoszczowa, może nie samych wodociągów. Jak też podpowiadam i to, żeby zrobić ponownie koncepcję, bo nie może być na przepompowniach oparta, bo udusicie ludzi kosztami. A jakby zrobić małe oczyszczalnie, to no, przy okazji robiłem to rękami też w życiu, więc mam wiedzę. I to Grzegorz, ja ci naprawdę, jako mój rocznik, to współczuję, bo tyle energii bym nie miał, ale wiem, jaką masz energię, wiem, jak zabiegasz o Włoszczowę, wiem, ile nasz szef, marszałek, ma nie problemów, nie, tak? Bo to nie są problemy. To dobrze, bo właśnie jak ktoś mówi o problemach, to też porusza drugie szare komórki, żeby starać się rozwiązywać te problemy. I ja wierzę, proszę Państwa, że Grzegorz to zrobi. Naprawdę, ale te zaniedbania są karygodne. To coś niesamowitego. Przy tym budżecie, przy takim zadłużeniu gminy, jaki jest. Bo on nie był w ogóle, więc można było pieniędzy brać i robić te rzeczy. Najpierw się robi to, co w ziemi, dopiero się kryje chodnikiem, rozwiązuje drogami i tak dalej, bo to są najniższe koszty. Ale to nie pytajcie mnie o więcej, bo dość radykalny jestem w wypowiedzi. Dziękujemy panu. Bardzo dziękuję.